Kochani, za mną burza w tle. Pierwsza w tym roku tu w Płocku. Po burzy zawsze wszystko lepiej rośnie. Moi drodzy, burza też była i nadal trwa na, czy też pod jednym z materiałów, który udostępniliście tak licznie na poziomie YouTube'a. Tym materiale dotyczącym planowanemu zakazowi uboju zwierząt w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj Wam za to dziękuję i dzisiaj Was proszę o to, abyście udostępniali równie licznie ostatni materiał dotyczący przepisów, które umożliwią niepodawanie nam wszystkim na etykietach produktów spożywczych tego, co jest w środku, w dużym uproszczeniu mówiąc. O to Was bardzo proszę. Tych z Państwa, którzy chcieliby się ze mną spotkać, nie mówię teraz do samych rolników, ale ogólnie do wszystkich, zapraszam na Krajowe Dni Pola, ale również też na targi, bo tam są też targi związane z ogrodami, do Poświętnego w przyszły weekend. Będę tam sobotę, niedzielę, poniedziałek, będę tam miał stoisko około hektar wiedzy, ale chętnie z Wami porozmawiał. Będę miał tam dla Was swój wykład. Wykład będzie o 12 na moim stanowisku. Szczegóły niebawem. Tych z kolei z Państwa, którzy chcieliby, nie wiem, dołożyć swoje 5 groszy do tego, co robię zawodowo, to zapraszam. Taka cegiełka, czapka i fajny kubek jako cegiełka. Zysk z tego, przypomnę, idzie na portal, który zbudowałem, który robię dla sektora agro. A dzisiaj, co tu dużo mówić, tych, którzy są zainteresowani, zapraszam bardzo mocno na materiał niedzielny. Materiał ten będzie dotyczył gryki, a dokładniej gryki uprawianej po jęczmieniu ozimym w plonie głównym. A więc jak to zrobić i czy to ma sens i kiedy Wam się to nie uda? Czy możemy liczyć na to, że będziemy mieć dodatkowy zysk z hektara w jednym roku? Co robimy źle, że nam się to nie udaje i co zrobić wtedy, kiedy nie ma szans na zebranie na plon główny tego, co zasialiśmy w czerwcu bądź w lipcu. O tym wszystkim będzie w niedzielę na portalu hektarwiedzy.pl. Wszystkich już dzisiaj zapraszam i kochani, kłaniam się nisko, do zobaczenia.